Siema, siema, z tej strony Sebastian Parat, Strefa Sprawności. Postanowiłem stworzyć dla Was taki materiał, który może być pewnego rodzaju wyznacznikiem drogi, którą mogą pójść moi kochani wymówkowicze, którzy mówią, że nie mają czasu się za siebie zabrać, ale też tacy, którzy faktycznie prowadzą styl i tryb życia, który na maksa ogranicza możliwości wykonywania jakichś zajęć hobbystycznych czy prozdrowotnych. Jest to też taka forma, która może znaleźć swoje grono odbiorców, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wiele rzeczy jest nam narzucanych, kiedy na świecie dzieją się dziwne akcje, i jesteśmy przymuszani do wykonywania pewnych czynności, do których niekoniecznie jesteśmy przekonani wszyscy. Więc materiał, który tutaj przedstawiam, może być taką odskoczym i również szukaniem swojego okna, tak jakby w tym wszystkim swojej wolności. Mianowicie temat jest następujący. Jak zabrać się za siebie, nie mając na to czasu? Najczęstsza wymówka, którą słyszę, to nie mam czasu trenować. I czy faktycznie tak jest? Zadajmy sobie to pytanie, bo właściwie są to słowa wypowiadane przez ludzi mówiących, że chcieliby się wziąć za ćwiczenia, ale brakuje czasu. A ja uważam, że to nieprawda. Masz czas, tylko musisz nauczyć się go wykorzystywać i musisz być zdyscyplinowana, zdyscyplinowany. Mówi to gość, który swego czasu w życiu pracował na zmianach po 12 godzin. Raz pracowałem w nocy, raz pracowałem w dzień. I teoretycznie w takim trybie życia można by pomyśleć, że nie da się nic osiągnąć. A jednak pozostawałem w formie i nadal się nią cieszę. Dlatego uważam, że mam tutaj prawo głosu. I teraz tak, weźmy sobie przykład. Ktoś mówi, pracuję 9 godzin dziennie, czy nawet 10, wstaję wcześnie rano, mam psa, dzieci, chodzę na angielski, na dodatkowe zajęcia, a oprócz tego mam mnóstwo obowiązków domowych. Jakim cudem niby mam mieć czas na trenowanie? Czy ciebie, koleś, porąbało? Okej, więc ja jako ten koleś spieszę się wyjaśnić, że to nie brak czasu jest problemem, tylko sposób myślenia na temat aktywności fizycznej. Używamy jej, aby czuć się lepiej, podnosić standard swojego zdrowia, siłę, wydolność organizmu, poprawiać odporność, osiągać wyniki sportowe, rehabilitować się po urazach, pobudzać pracę umysłu, hormonów, schudnąć, czyli mówiąc ściślej, dbać o siebie. Ta pauza była specjalnie na przemyślenie, żeby dobrze to podsumować. I żeby zdać sobie sprawę, że ćwiczenia są potrzebne, musisz wiedzieć, po co je robisz. Uświadom sobie, że najprawdopodobniej znajdujesz się gdzieś pośród wymienionych powyżej potrzeb, a może masz nawet więcej niż jedną. Na pewno chcesz być jak najlepszą wersją siebie, bo po to przecież interesujesz się materiałami z dziedziny sportu i słuchasz tego podcastu. Jeśli już znasz odpowiedź na pytanie po co, to jesteś na dobrej drodze, aby powiększyć pokłady swojej motywacji. Teraz najważniejsze, czyli sedno tego wpisu. Odpowiedź na pytanie, jak to zrobić. Potrzebne jest choćby minimum podstawowej wiedzy na temat wykonywania ćwiczeń. Nie musisz od razu wiedzieć wszystkiego, ale warto wiedzieć coś na temat poprawnej techniki wykonania i sposobu działania danego ruchu na Twoje ciało. Jeśli będziesz w stanie poznać kilka technik, obejrzeć je na filmie instruktażowym albo przeczytać o nich w internecie, to nie będzie już takie straszne. A to wymaga naprawdę
wpisania jednego słowa w wyszukiwarkę Google albo w YouTube. Wyobrażenie, które rodzi się w Twojej głowie, kiedy myślisz o aktywności sportowej, będzie się kierowało najprędzej do elementów, które już znasz i wiesz, jak wykonać. Więc to jest tak jakby na podsumowanie tego, że ta wiedza jest Ci potrzebna. Im więcej takich podstaw poznasz, tym lepiej i chętniej będziesz się zabierać do pracy, wiedząc dokładnie, co i jak masz wykonać. Najważniejsza rzecz to jest wyobrażenie o treningu i o celu, do którego zmierzasz. Powtarzanie bodźca. Teraz zajmiemy się tą tematyką. Mówiąc trening, zazwyczaj mamy na myśli konkretne miejsce, konkretne czynności i czas przeznaczony na ich wykonanie. Ale czy na pewno tylko tak może wyglądać możliwość dla osoby chcącej podbudować swoją formę? No moim zdaniem nie. Wcale nie musisz przemieszczać się w odległe miejsca, poświęcać 2 lub więcej godzin na dojazdy i trening. Wystarczy, że wypracujesz sobie nawyk wykonywania prostych ćwiczeń co jakiś czas w ciągu Twojego dnia. Mówię do Ciebie jak do osoby, której chcę pomóc w organizacji swojego czasu i siebie. Przemyśl, ile tak naprawdę do tej pory udało Ci się zrealizować swoich założeń treningowych. Jeśli dużo, to gratuluję, jesteś w dobrym punkcie rozwoju, prawdopodobnie. Ale wiedz, że możesz poukładać to lepiej. Być może. A może w ogóle nie udawało Ci się niczego ruszyć, bo brakowało wiedzy na temat tego, jak się za to zabrać? To teraz wyobraź sobie, że do osiągania Twojego celu potrzebne jest Ci wykonywanie skłonów w siadzie o nogach złączonych. Tak, taka prosta czynność. Chcesz poprawić ruchomość tylnej części ciała i do tej pory brakowało Ci na to czasu. Więc po prostu wykonaj 5 skłonów, czekając na odebranie wiadomości mailowej, kiedy pracujesz w domu, albo podczas przerwy, którą robisz od swojej pracy siedzącej, bo powinno się co jakiś czas takie przerwy wykonywać. 5 skłonów. To brzmi bardzo niewinnie, ale pamiętaj, że 5 skłonów to o 5 więcej niż nie wykonać żadnego. A teraz wyobraź sobie, że uda Ci się to powtórzyć kilka razy dziennie. Z zerowej ilości ruchów w ciągu dnia zrobi się nagle o 25. Jeśli wydaje Ci się, że robienie tylko 5 skłonów nic Ci nie da, to jesteś w dużym błędzie. Torowanie połączeń nerwowych naszego układu to nic innego jak powtarzanie pewnych bodźców do momentu, aż organizm zapamięta je jako coś naturalnego. Odruch. Stania prosto, ściągania łopatek, ustawiania stóp równo, siedzenia prosto. Nawyki bardzo cenne i wprowadzające do życia codziennego więcej świadomości i poczucia kontroli nad własnym ciałem, niż można by się było tego po nich spodziewać. Teraz wyobraź sobie, że uda Ci się do tych skłonów dorzucić kilka pompek, podporów, jakiś zwis na drążku i 15 przysiadów. Kiedy powtórzysz to co godzinę albo dwie lub przynajmniej 3 razy w ciągu swojego dnia, daje to całkiem niezłą sumę. Każdy moment, w którym masz czas przewijać strony w przeglądarce i patrzeć się w swojego smartfona, możesz wykorzystać w bardziej konstruktywny sposób. Skoro wykształcił się u Ciebie nawyk patrzenia w ekran, to równie dobrze może się obudzić chęć zrobienia kilku ruchów. Wszystko oczywiście zależy od założeń, bo komuś chcącemu osiągnąć konkretne wyniki sportowe, zalecałbym raczej konkretne, ułożone i skondensowane sesje treningowe, ale w tym momencie skupiamy się tutaj na celach prozdrowotnych i jest to kierowane przede wszystkim do osób, które chcą zadbać o siebie i uświadamiam Cię jako tą osobę, która chce o siebie zadbać, że zawsze masz jakąś możliwość. Przejdźmy teraz dalej do czegoś, co nazwałem metodą 5 minut. W swojej pracy zwykłem korzystać z metody krótkich treningów. To, co jest najpotrzebniejsze, musi być powtarzane na tyle często, aby stało się nawykiem, czyli patrz, poprzedni akapit, tak jak wcześniej mówiłem. Jeśli jedni potrzebują lepszej równowagi, a wszyscy zazwyczaj
potrzebują poprawy ruchomości jakiejś części ciała, to nie na wszystko jest czas podczas jednej sesji indywidualnej. Więc niezależnie od swojego harmonogramu dnia, każdy może wstać 5 minut szybciej lub położyć się o te 5 minut później do łóżka, czyli 5 minut poświęcić na jakąś konkretną czynność. Osoba trenująca ze mną kilka razy w tygodniu miała problem z siłą ramion, a w związku z innymi ważniejszymi potrzebami, które miała, czyli pracowaliśmy wtedy, pamiętam, nad zakresami ruchu ciała, poleciłem tej osobie wykonywać codziennie po wstaniu z łóżka, uwaga, uwaga, zabójcze 2 pompki na kolanach. Efekt był zadziwiający, ponieważ po 3 pełnych tygodniach codziennego powtarzania bodźca ta osoba była w stanie wykonać 3 serie po 6 pełnych pompek w pełnym zakresie ruchu, od pełnego zejścia począwszy klatką do podłogi, wracając do pełnego wyprostu ramion do podporu przodem. Na tej bazie dodaliśmy kilka skłonów w odpowiednich pozycjach oraz ćwiczenia izometryczne i powstał codziennie wykonywany program 5-minutowych ćwiczeń, który nie tylko budował siłę, ale także poprawiał ustawienie sylwetki i ustawienie ciała w życiu codziennym. Siła nawyków jest niezwykła i wydaje mi się, że bardzo niedoceniana w świecie dzisiejszych metod treningowych. Jeden z moich największych idoli, Bruce Lee, wykonywał ćwiczenia izometryczne jadąc samochodem. Oczywiście o ile te doniesienia są prawdą, ale z tego co pamiętam z wywiadów z jego żoną, to ona chyba to potwierdzała. Robił to, aby uczyć swoje ciało konsekwencji i uczyć swoje ciało odpowiedniego napinania mięśni podczas wyprowadzania ciosów. A teraz wyobraź sobie, że każdego dnia wprowadzasz swoje ciało przez 5 minut w stan, który pomaga kształtować nowe wzorce ruchowe. I ponownie, to jest o 5 minut więcej niż nie robić tego w ogóle. Nawet będąc sportowcem, amatorem lub zawodowcem, poświęcając czas na ciężkie treningi, można się zagubić i zapomnieć o wykonywaniu takich podstaw jak mobilność i stabilność. Idąc w myśl zasad opisanych powyżej, możesz dodać do swojego grafiku dodatkowe 5 minut, które poświęcisz na coś, co poprawi stan rzeczy, nad którą musisz pracować. Trening metodą 5 minut ma jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Ma cię nakierować na zasadę w miarę jedzenia, a rośnie apetyt. Im więcej korzystnych zmian zauważysz w swoim ciele, tym częściej i więcej razy sięgniesz po metody poprawiające twoje samopoczucie. Jeśli chcesz sprawdzić, jak to działa, to sięgnij do metod, które przedstawiłem w tabeli i testuj je przez przynajmniej 3 tygodnie. Bardzo często słyszałem od ludzi, że poranny kilkominutowy rozruch pozytywnie nastraja ich na całą resztę dnia. Swego czasu pewien zawodnik sztuk walk powiedział mi: nie mogę przestać wykonywać tych ćwiczeń. Świadomość ciała, którą mi dają nie tylko w sporcie, ale podczas poruszania się w życiu codziennym, jest świetna i wręcz uzależniająca. Więc i ty wytwórz u siebie pozytywny nauk. Uzależnij się od dobrego samopoczucia. Na razie to tyle. Wszystko, co chciałem przekazać. Serdecznie dziękuję ci za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że okaże się pomocny w poszczególnych przypadkach. W razie potrzeby zapraszam cię serdecznie do współpracy po prowadzenie treningowe, programowanie treningów. Wystarczy, że napiszesz do mnie na Messengerze strony Strefa Sprawności trener Sebastian Parat lub też na sebastianparat@gmail.com. Możemy ustalić szczegóły i zabrać się do roboty, aby poprawić twoje wyniki sportowe lub formę fizyczną po prostu w kontekście ogólnym. Dziękuję bardzo. Jeśli materiał się podoba, subskrybuj kanał, udostępnij, pomożesz mi w ten sposób szerzyć moją misję pomagania innym, którzy chcą dbać o swój rozwój fizyczny i mentalny poprzez właśnie zdrowe ciało. Do usłyszenia następnym razem. Mówił Sebastian Parat. Cześć.